Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Valiant Hearts. Tak, wczoraj mieliśmy Warlego, dzisiaj mamy Valiant Hearts. No i co, kontynuujemy sobie naszą rozgrywkę, nic tam więcej nie robiłem. Zaczniemy tam, gdzie skończyliśmy. Now, with her father within reach, Anna wasn't going to let him slip away. Buh! Wybaczcie za mój push-up. Taki świeży po kompaniu. Jutro do Fryca, także trochę go sobie obetnę. Dobra, mamy pieska, tak jak to było poprzednim razem. Kurczę, jeszcze by gardło drapie, także od czasu do czasu sobie kaszlę, musicie wybaczyć. Fuck. I dobra, może być słychać pada i moje głupie krzesło na mikrofonie, ale myślę, że mi to wybaczycie. To pędzimy. O, nie możemy iść. Okej, poszli. Wymygnamy do przodu. O! No tego to ja się nie spodziewałem, że musimy się tu skradać. Znajdźka. Znajdźka. I jeszcze potrzebujący żołnierz, czy on śpi? Patrzcie, nie dość, że muszę się skradać, to jeszcze będę im pomagał, no. Ole, to teraz popyle, to chyba coraz szybciej. O, pomyliłem się. To jest ciekawe bardzo. O, kurde. No mała pomyłeczka, no bywa. Jak to? Umrze. No kurde. Ja pierniczę. Kule miał jeszcze w sobie. Krzaki zasłaniają, także nie widać, co ona tam grzebie. My pomogliśmy jeszcze naszemu temu wrogowi, no świetnie, no po prostu super, niech nas się zdecyduje, komu ona pomaga. No ale się rozbili, ja pierniczę, nic nie zostało, zobaczcie jakie piękne szczątki. Ach, ten tutaj jest przygnieciony, no ładnie. To się chłopczyna załatwił. Piesiu, co się dzieje? Znajdźka jakaś? Nie. Ciekawe, czy są znajdźki za tymi krzakami. Dobra, jest znajdźka. Okej. Tam nie możemy przejść. Czyli musimy coś znaleźć. Coś musimy... A, jest. Okej. Oho! Wow. No to dobra, to już wiemy o co chodzi. Piesio. Idziesz. Przyciski na padzie mi się pomyliły. No chodź. Grzeczny piesek. Tylko czemu ty się czołgasz, cwaniaku? Dawaj to. Sivion. To jest część tego. Śmiesznego ich... A jest! Sterowca. No nieźle się roztrzaskał. A ten tu już jest, to już my tak przeszliśmy? Kurczę, no to... Sztylet? Coś będę mógł zabrać? No dobra. Idziemy do góry w takim to razie. O. Ciekawe. O, chyba jest znajdźka, o ile się nie mylę. A nie. Nie ma znajdźki. To po prostu leży jakaś puszka, chociaż ona jest, jak widzicie, taka zaznaczona. Wyraźna jest dość. Że kusi.
A mnie kurczę dusi. Kusi, dusi. No świetnie. Muszę się opanować, kurczę, ale wiecie jak to jest, gdy zaczyna drapać gardło. No nie ma opcji, żeby przestało. Wow, tam jeszcze jakiś pocisk. Aha, czyli już coś zgubiłem po drodze. Tu dalej nie możemy pójść, świetnie. Czy tutaj? Też nie. Bardzo ciekawe. Piesio, czy ty aby czasem tam nie możesz po coś iść? Możesz iść, no właśnie. Jednak puszeczka się przyda, tylko do czego? Właściwie do czego ta puszeczka nam się przyda? Zobaczymy, pójdziemy w drugą stronę. Ty już nie tam byłaś. Jemu coś? Nie. Ciągnąć go nie będę. Nie będziemy go maltretować tutaj przecież. Dobra, jest i znajdźka. Kawałek pistoletu. Czyli nie w tą stronę, coś z tą puszeczką. Nie będziemy podpowiedzi brali. Oczywiście damy sobie radę sami. Dobra, zobaczymy. Nie, bo mu głowę urwiesz, kobieto. Okej. Okay. No ale co jest tam? A, już wiem. Ja się tak podejrzewam. Podejrzewam, że wiem. Ale ja mam co? Przeciąć teraz tą... Wow! Nawet nie wycelowałem ten pocisk. Masakra. O kurde! Go zabił. Pobito. Bez sensu. A jak ja jednocześnie, skoro ja trzymam A. Myślałem, że ja muszę trzymać, nie zniszczaiłem, że gdy pociągnę, to i tak czy siak to opada. Widać chyba, że jestem trochę zmęczony i taki przymulony, masakra. Dobra, leczymy go oczywiście. Jeszcze szyja boli, coś źle spa. Szybko, ole bym to... Wow, no tu już lecą sobie w kulki. Patrzcie, jak się spisałem. No idealnie po prostu, prawda? Kurczę. Co to ja? Ja pierniczę, ja nie jestem taki zręcznościowiec. To mi nigdy nie wychodziło. To już jest na wyczucie, naprawdę. Papa. Poleciał się samolotem, no nie wierzę, rozbił się, wystartował ze sterowca, no rozumiecie to? Van... jak on ma? Co on? Chyba nie kipnie, przecież on do żony musi wracać. Aha, teraz przyjmiemy pałeczkę innymi, tak? Freddy. Jazda. Biegniemy. Czy my biegniemy w tą samą stronę? Czy tam czasem... Freddy został, no nie wierzę. Teraz... Freddy się... nie, jest. Świetnie. Będziemy pewnie mogli się przełączać między nimi dwoma. Ej, Freddy! Tam coś było. Cofaj, cofaj! Freddy! Freddy, tam widzę znajdźkę.
Jak do cholery ma to podnieść? Freddy, proszę cię, nie wydurniaj się, no. No jak, przecież ja tam nie wejdę. O! Ja zapomniałem, że w tej grze cokolwiek zrobię. No dobrze. To może teraz Freddy to podniesie, ale jakim cudem on to może podnieść, jak ja nie mogę nim sterować. Nie mogę się przemienić. Ani nie mogę tym sterować. Bardzo ciekawe. Bardzo to jest ciekawe, naprawdę. A nie poinformowali mnie o tym, czy mogę zmieniać bohatera, czy nie. No dobra, Freddy, gdzieś tam była znajdźka. Tutaj jest. Podnieś to. Freddy! No Freddy tego nam nie podniesie. Za cholerki na tego Freddy nie podniesie. No nie, mam nadzieję, że będziemy mogli tam. No dobra. A dobra. A! W ten sposób. Czyli teraz rządzimy Freddym. Aha. Flaszka. Nie. Wracaj do budy. No nie przejdzie teraz. Kurczę, no co za zmiany. No flaszka jest, trzeba będzie ją podnieść. Okej. Muszę się chować, ale wracamy po flaszkę. Skoro już ją wypatrzyłem. Kurczę, teoretycznie się przez tą wodę mógł przepłynąć w pław, prawda? Mamy wszystkie znajdźki? Mamy wszystkie. Nie. Jak to jest? D. Okej. Chowamy się. Ha, muszę go odpalić i pewnie dać Freddiemu, tak? Dobra. No dobra. Czyli zagramy teraz tak. Zobaczmy, czy to... Nie, to nie działa. Nie, to nie działa, ale może tak. No tak zadziałało. Dobrze. Chodź tutaj, piesku. Chcesz zginąć do cholery? Nie no, w sumie to ty, piesku, musisz to mieć. Także biegu się. Okej. Okay. Kurczę, no uduszę się, no. Fuck. No nie, nie gadajcie. No to jak ja mam go zabawić, no? Jak ja mam go zabawić? No ale jajca.
No to i tak musi iść ze mną. Przecież on to musi odkryć. Kurde, że ten pies to przeżył, to ja jestem w ciężkim szoku, naprawdę. Wybaczcie, wybaczcie, naprawdę. Jakaś gruźlica czy coś mnie dopadła, naprawdę nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Że się kurczę odchylam od mikrofonu i zaraz się okaże, że za cicho mówię i dopiero będzie. Dobra. Jak ja mam teraz tego typa odciągnąć? No, że ja się o niego zahaczę. Jak ja mam odciągnąć jego uwagę? Jak teraz przy to się zatnę u niego, no o co tu chodzi, naprawdę. Nie mam pojęcia, wam powiem teraz, co ja mam tu zrobić. I po dynamicie. Mam nadzieję, że on do niczego mi tam nie był potrzebny. Tam nawet nie zwrócił uwagi ten kurczę szeregowy, czy jak mu tam. Wojskowy w każdym razie. Ach, może ja mu mam przyfanzolić po prostu. Ach, tak. No tego to ja nie pomyślałem. Ja pierniczę. No po prostu miałem go obezwładnić. Zapomniałem, nie pomyślałem. Zapomniałem, że ja mam taką opcję tutaj. Nie ma to jak przyfanzolić mu z... chochli. Merci, mon ami. Świetnie, merci. Tak jest. Idziemy dalej. To będzie jeden chyba z dłuższych odcinków. Dobra. No tu na pewno jak podejdę, to zaraz oczywiście zginę. Ale to jest znowu zastanawiające, o co tu teraz znowu chodzi? Dobra, nie dziękuję. Jejku. Dobra, spróbujemy. Coś musi być z tym ogniem, prawda? Szybko. Ja pierdzielę. Aha, co? Jeszcze może się nie wpadnie na tą... Aha, świetnie. No to już w ogóle tego wam powiem, nie rozumiem teraz.
No jakoś muszę wysadzić ten silnik, prawda? Aha, już chyba wiem jak. Weź to odpal. Muszę podpalić i rzucić po prostu przez ogień. No właśnie, tak. Bum. No trzeba się troszeczkę nagłówkować. To nie dużo, nie dużo. Oho. Oho. Świetnie. To powinna być cenzura na takie widoki. Pędzimy tutaj, a ta Anna cała była. O, zbliżamy się. Jesteśmy. Nawet. Nie, to wojskowi. Nie wiem co zatrzymam, co teraz będziemy walczyli? Czek na czek. Carl, seriously wounded, had been sent to a POW camp. Anna's father had disappeared with Baron von Dorf. Tych też złapali. Cited for his bravery in Reims. Emil was fortunately pardoned and set free. Free to go back to the front. Jak ręce. Emil, tak? O, ogólna ich klęska widzę. Pochwytali. Winter had descended on the front. After joining back up with the army, Emil and Freddy were stationed near Verdun, suffering like many others from the harsh winter. That morning, the arrival of the mail raised spirits, but Marie's letter did not bring good news. In Saint-Mihiel, food was scarce. Disease was rife, and the number of dead was growing. Out of this grim news, however, there was one ray of light. A photo of his grandson, Victor. Hmm. Standing on both feet and learning to walk. No cóż, moi drodzy, 22 minutki. Don't worry. To będziemy kontynuowali całą tą historyjkę. Może zobaczymy ponownie w kolejnym odcineczku, albo i nie, bo mogę przyspieszyć, prawda? Ale to na dziś tyle. Zrobiłem parę omyłek, nie obyło się właśnie bez błędów, ale jakoś to daliśmy radę, wyrobiłem się w tych 20 paru minutkach. 20 z kawałkiem, także standardowo. No i cóż, jeżeli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarze oczywiście mile widziane, cieszę się jak komentujecie, lajkujecie, no i że wam się podoba ta seria. I cóż, czekajcie na kolejne odcineczki już niebawem i do zobaczyska. Trzymajcie się, cześć, miłego.